Ostatni odcinek, w którym porównaliśmy bezpośrednio cztery telewizory OLED, cieszył się dużym zainteresowaniem. W związku z tym przygotowałem dla Was nowe zestawienie. Pod lupę weźmiemy aż 6 telewizorów, które można nabyć w cenie około 5000 zł. Tym razem jednak jest to cena nie za 55, a za 65 cali. Taki limit cenowy oznacza, że ciężko będzie nam dostać OLEDa, choć jednego znaleźliśmy, natomiast u większości producentów będzie dało się wejść w segment mini LEDów. Zapowiada się więc arcyciekawy pojedynek kilku technologii i aż 5 firm. Padnie odpowiedź na pytanie, czy lepiej wziąć tani OLED czy mini LED, a to bardzo częsty dylemat nabywców. W zestawieniu wezmą udział kolejno Sony X85L, czyli telewizor, który nie jest mini LEDem, jednak ma strefowe wygaszanie. Jest to model ubiegłoroczny, którego produkcja została kontynuowana na sezon 2024. Samsung QN85D to najtańszy reprezentant serii Neo QLED mini LED na ten rok. Kolejny telewizor to LG QNET 87, którego odróżnia od wszystkich rywali matryca typu IPS, a więc ta z lepszymi kątami widzenia kosztem czerni. W teście weźmie także udział TCL C765, którego znajdziemy na polskim rynku m.in. pod nazwą MQLED 85. Jest on w hierarchii o szczebel niżej niż testowany ostatnio C855. Piątym telewizorem będzie Philips PML 9009, czyli mini LED holenderskiego producenta z systemem Ambilight. Obok nich stanie, jak już wspomniałem, LG B4, czyli najtańszy OLED, jaki możemy kupić w tym roku od koreańskiego producenta. Specyfikacji telewizorów nie będziemy przytaczać, bo to, co producenci piszą na swojej stronie, jest i tak oderwane od rzeczywistości. Natomiast zwrócę uwagę na budowę telewizorów, a konkretnie na ilość stref podświetlenia. Parametr ten mówi, w ilu obszarach ekran LCD może niezależnie się przyciemniać lub rozjaśniać, aby zapewnić lepszą czerń i jasność. Pośród mini LEDów ogromną przewagę wskazuje tu telewizor TCL, za nim Samsung i Philips. Pozostałe telewizory mini LEDami nie są i oferują raczej skromną ilość stref. Oczywiście nie sam rodzaj podświetlenia decyduje o jakości obrazu, więc zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie w praktyce. Jednak to właśnie tym parametrem najczęściej interesują się nabywcy. Zanim zaczniemy, to przypomnę tylko, że linki do zakupu znajdują się w opisie oraz że każdy z tych telewizorów ma swój pełny test na naszej stronie www.wybierz.tv. Zaczynamy! Gdy tylko zacząłem pracę nad tym odcinkiem, szybko uświadomiłem sobie, że dwa telewizory w zestawieniu są wyraźnie gorsze niż pozostała czwórka. Nie zmienia to jednak faktu, że uczciwe było dodanie ich do zestawienia, ponieważ mają bardzo zbliżoną cenę. Porównanie kontrastu i czerni, od którego zaczynamy, ujawnia te różnice w sposób bardzo wyraźny. Najsłabiej wypada tu LG QNET 87, który w większości przekątnych posiada matrycę typu IPS. Ma ona wielokrotnie niższy kontrast niż konkurencja oparta o matrycę LCD typu VA. Nie wygląda to może aż tak źle jak w obiektywie kamery. Porównanie tym sposobem ma pewne ograniczenia i uwypukla różnicę w czerni pomiędzy telewizorami. Nie zmienia to jednak faktu, że na żywo także jest przepaść. Sceny nocne mają dużo, dużo słabszą czerń i generalnie na takim telewizorze seans w warunkach kinowych nie dostarcza dobrych wrażeń. Philips PML 9009, pomimo większej ilości stref wygaszania niż Sony, wypada blado ze względu na słabe algorytmy. W związku z tym ciemne ujęcia zluminowane są przez efekt halo i mocno spłyconą czerń, która, jak widzimy, nie jest nawet tyle czarna, co granatowa. Telewizory te nie błyszczą też w temacie jasności i sprawności przy treściach HDR, co mogłoby je uratować w naszej konfrontacji. Niestety co najwyżej dorównują konkurentom, a przeważnie są od nich słabsze. W związku z tym nie będą niestety pierwszym wyborem dla kogoś, komu zależy na wysokiej jakości obrazu, a przecież na tym skupiamy się na naszym kanale. W tej sytuacji podjąłem decyzję o pominięciu tych dwóch modeli w dalszych porównaniach jakości obrazu, aby lepiej skupić się na pozostałej w czwórce, ale w zamian na koniec odcinka powiem Wam, kto potencjalnie mógłby być nimi zainteresowany. Rzadko jest przecież tak, że jakiś telewizor jest jednoznacznie zły i że nie znajdzie żadnego nabywcy. Powtórzmy teraz porównanie, skupiając się na czterech lepszych modelach. Bez żadnego zaskoczenia w tej kategorii kontrastu i czerni OLED dosłownie zmiata konkurencję. Technologia organiczna, w której każdy piksel jest niezależnym źródłem światła, dostarcza niezrównane wrażenia przy seansach nocnych i żaden mini LED z podstawowej półki nawet się do takiego obrazu nie zbliża. W tej sekwencji z filmu Sicario, która sprawia duże problemy telewizorom, trudno wyłonić LEDowego faworyta. Podczas rozbłysków świateł widać przewagę technologiczną TCL-a, który ma znacznie więcej stref i w związku z tym mniej rozjaśnia obraz dookoła małego efektu. Z drugiej jednak strony widać lepsze dopracowanie algorytmu po stronie Samsunga i Sony, bo znacznie lepiej wygaszają one pasy w filmie. Niestety X85L traci dużo przez znacznie słabszy hardware i gdy jakiś efekt rozbłyskuje się obok krawędzi, to mamy ogromną łunę zwaną efektem halo czy też bloomingiem. W scenach z napisami jest to tak dobitne, że aż nie wymaga szerszego komentarza. Sony niespecjalnie daje radę.
Sceny z filmu Pan dają podobny wniosek. Widać tutaj deficyty algorytmów TCL-u, przez co obraz jest poprześwietlany i spłaszczony. Lepiej radzi sobie QN85D, pomimo znacznie mniejszej ilości stref. Sony niestety znów nie wypada najlepiej, ponieważ widać utratę detali w czerni i niestety ten model tak ma. Jeśli jednak komuś zależy mocno na seansach nocnych i wysokim kontraście, a także nie ma przeciwwskazań do telewizora OLED, to te rozważania nie mają większego znaczenia, bo model B4 po prostu zmiata wszystkie te telewizory pod dywan. Przeanalizujmy jeszcze temat widoczności detali w czerni oraz innych zjawisk, które mogą występować na telewizorach. Nie trudno zauważyć, że algorytm Sony działa tak, aby zachować jak najlepszą jasność obrazu, nawet kosztem nieco gorszej czerni. Ta scena z Logo Pionier jest bardzo wymowna. Pomijając idealnego pod tym względem OLED-a, na Sony jest ono najjaśniejsze i ma poprawną barwę oraz strukturę. Samsung QN85D jest ciemniejszy i gubi strukturę, która powinna być na logotypie, ponieważ zbyt mocno pompuje kontrast. TCL oprócz tych niedoskonałości dodatkowo zaniebieszcza jaskrawy przedmiot na ciemnym tle, aby jeszcze bardziej wygasić podświetlenie i dać wrażenie lepszej czerni. W rezultacie przy naszej ulubionej scenie z gwieździstym niebem widać, że pośród telewizorów LCD gwiazdy są najjaśniejsze na telewizorze Sony, jednak konsekwencją jest podniesiona czerń i gorszy kontrast. Samsung zachowuje dobry balans pomiędzy jednym a drugim, a TCL wygasza się na tle agresywnie, że niektórych gwiazd prawie nie widać. LG OLED wychodzi tu po raz kolejny najlepiej. Na filmie może wydawać się, że nie widać na nim pewnych szczegółów, ale jest to tylko kwestia tego, że są one tak ciemne, że kamera ich nie rejestruje, ale oczy widzą bez problemu. Prawdę mówiąc, niczego innego się nie spodziewaliśmy. Mini LEDy z najwyższej półki mogą co najwyżej próbować równać się z ekranami organicznymi w tej kategorii, zaś te bardziej przystępne cenowo z dzisiejszego tekstu będzie dzielić bardzo wyraźna różnica. Nie powinna więc nikogo zaskoczyć punktacja testowa, którą przyznaliśmy telewizorom na naszym portalu wybierz.tv i którą prezentujemy teraz na ekranie. Przejdźmy teraz do drugiej najważniejszej kategorii testowej, czyli oczywiście jakości w trybie HDR. Zacznijmy od cen, w których jest dużo światła. Takie kadry to duże pole do popisu dla telewizorów mini LED, ponieważ są one w stanie generować mocny efekt na obszarach ekranu, który nie sąsiaduje z czernią. Po obejrzeniu scen testowych nasuwa się kilka wniosków. Po pierwsze, najmocniejszy efekt w tych scenach oferuje telewizor TCL. Zaraz za nim jest Samsung QN85D, a po nim Sony X85L. W niektórych scenach aequo z OLEDem B4. Są jednak wyraźne różnice w wyglądzie scen. Zasadniczo na telewizorze Sony kadry wydają się często jaśniejsze niż na konkurentach, ponieważ telewizor ten priorytetyzuje utrzymanie jasności ponad wyświetlanie detali w bielach. Jest to filozofia producenta, która ma zastosowanie od dłuższego czasu i w mojej ocenie nie jest to najlepsze podejście. Najwięcej detali wyświetla LG B4, ponieważ posiada bardzo dobrze działającą funkcję dynamicznego mapowania tonów, która nie zaburza obrazu tak jak w poprzednich modelach, czy jak we flagowym G4, gdzie rekomendowałem ją wyłączyć. Samsung jest nieco gorszy w tym aspekcie, natomiast mapuje on obraz w sposób statyczny, co oznacza, że jaskrawe światła są często bardziej nasycone niż w konkurencyjnych telewizorach, ale niekoniecznie jaśniejsze. TCL jest gdzieś pomiędzy. Ciężko wybrać tutaj jednoznacznego faworyta, ponieważ w każdym przypadku jest to kwestia pewnego kompromisu i każdy może mieć własny gust. Niewątpliwie jednak trzeba powiedzieć, że TCL oferuje najmocniejszy efekt HDR w tego typu scenach, a LG B4 najsłabszy. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy przejdziemy do ciemnych scen, w których efekty świetlne są tylko małymi punktami na ekranie. Tutaj wszystkie z mini LEDów są wyraźnie słabsze niż ekran z matrycą organiczną. Na wykresie widzicie teraz pomiary z naszych scen testowych i widać, że różnica może być nawet kilkukrotna. W scenach jak ta z filmu Sicario, gdy pokażemy ją w innej ekspozycji, widać przepaść na korzyść B4. To jest właśnie największy as w rękawie ekranów OLED. Efekt na nich może nie jest aż tak spektakularny w jasnych ujęciach, jednak nie słabnie w scenach ciemnych, gdzie jest bardzo pożądany. Z tego powodu średnia wyników wychodzi najkorzystniej właśnie na tym telewizorze i odzwierciedlają to oceny na naszej stronie. Jak jednak wspomniałem, jest to w pewien sposób kwestia gustu i po to pokazuję Wam wszystkie te ujęcia, aby każdy mógł dokonać świadomego wyboru. Temat HDR mogę uogólnić w ten sposób. Jeśli ktoś nie uważa się za konesera obrazu, który ceni sobie zróżnicowanie przejściowych światłach i inne tego typu subtelności, a zwraca bardziej uwagę na ogólną jasność sceny, to telewizor taki jak TCL może przypaść mu bardziej do gustu. W tym miejscu trzeba wspomnieć też o wsparciu dla formatów HDR z dynamicznymi metadanymi. Wszystkie telewizory oprócz Samsunga wspierają Dolby Vision, dzięki czemu są w stanie zaoferować jaśniejszy obraz z większą ilością detali w bielach. Samsung wspiera wprawdzie HDR10+, który robi podobną robotę, jednak jest znacznie mniej filmów wydanych w tym formacie. Brak ten został uwzględniony w naszej punktacji testowej. Porozmawiajmy o wzorowaniu barw. Paleta kolorów jest podobna we wszystkich telewizorach z lekką przewagą OLED-a.
Telewizor Sony, pomimo braku powłoki QLED, nic nie traci, ponieważ ma diody z luminoforem PFS, które zapewniają podobny efekt. Jeśli zaś chodzi o poprawność odwzorowania barw, to możemy podzielić to zagadnienie na dwie kategorie. W ustawieniach fabrycznych, po zmianie na jakiś sensowny tryb obrazu, np. Filmmaker, najlepszy jest Samsung i LG. W przypadku egzemplarzy, które się nam trafiły, jedynym mankamentem był zafarb obrazu. Nieco czerwonawy w przypadku B4 i różowawy na QN85D. Telewizor LG gubił także nieco detali w czerni, a Samsung z kolei je uwypuklał. Trochę gorzej poradził sobie Sony i dużo gorzej TCL. Z mojej perspektywy ważniejsza jest jednak ocena odwzorowania barw po kalibracji. Mam świadomość, że nie każdy, kto zakupi telewizor, zdecyduje się na profesjonalną kalibrację, jednak w tej kategorii pozbywamy się niedoskonałości, które zależą od egzemplarza, jaki się nam trafi. Eliminujemy więc czynnik losowy. Po profesjonalnym skalibrowaniu wszystkich matryc, najlepszą wierność obrazu zapewnia nam LG B4, ponieważ pozwala on na złożoną kalibrację typu 3D LUT i jest na tyle dobry, że sprawdzi się nawet przy półprofesjonalnej obróbce wideo. Nieźle radzi sobie także Samsung QN85D. Telewizor ten zapewnia dobrą czytelność detali w czerni, czego paradoksalnie nie można powiedzieć o telewizorze Sony. Nie ma też sztucznego podbijania jasności w scenach mieszanych, co dzieje się i to dosyć nachalnie w telewizorze TCL. Każda z tych cech może być dla kogoś mniejszą lub większą wadą. Sztuczne rozjaśnianie scen przez TCL może pozostać niezauważone przez użytkownika, jeśli nie przykłada on dużej wagi do naturalności obrazu. Nie zmienia to jednak faktu, że taki efekt występuje i zmniejsza zgodność z wizją reżyserską. Zabite detale w czerni na X85L będą jednak nieco uciążliwe dla każdego widza. W kwestii płynności przejść tonalnych wszystkie telewizory radzą sobie podobnie w ogólnym rozrachunku. W jasnych kadrach próżno szukać problemów, w związku z czym gradienty wyglądają gładko i nie budzą zastrzeżeń. Nie jest to może 10x10 i na planszach testowych da się zauważyć jakieś deficyty każdego z wyświetlaczy, natomiast na scenach z filmów jest krótko mówiąc dobrze i nic nie rozprasza uwagi. W ciemnych ujęciach, które są znacznie bardziej wymagające, da się dostrzec pewne mankamenty, szczególnie na X85L. Szczerze mówiąc, to trochę zaskakujący wynik, bo telewizory japońskiego producenta są przeważnie nieskazitelne pod tym względem. Ten jednak model ewidentnie ma pewne problemy z reprodukcją detali w czerni, jak już wcześniej wspomniałem. Pociąga to za sobą pewne konsekwencje. Najciemniejsze odcienie barw mają zauważalne odcięcia. Nie wiem, czy będzie to dobrze widoczne na YouTubie, który dodatkowo kompresuje materiał, ale na żywo widać różnicę. Dużo bardziej telewizory różnią się od siebie w pokrewnym teście, w którym wyświetlamy materiały niskiej jakości, posiadające problemy z gradacją przez nadmierną kompresję. To test, który pokazuje, co się będzie działo, jeśli na telewizorze włączymy materiał, na przykład z telewizji naziemnej. W tym przypadku zdecydowanie najlepiej sprawdza się LG B4, który posiada funkcję zmiękczającą przejścia tonalne. Samsung QN85D też takową posiada, jednak potrafi ona rozmywać ziarno filmowe, co daje efekt nieco rozmazanego obrazu w filmach. Telewizor ten nie pozwala też na wyłączenie overscanu zbudowanych tunerów dla obrazu SD, więc krawędzie są lekko przycięte, gdy oglądamy stare kanały w telewizji. W TCL-u, pomimo że istnieje ustawienie mające poprawić gradację, to niestety nic nie wnosi. Sony X85L niestety jest pozbawione doskonałej funkcji łagodna gradacja, którą znajdziemy dopiero w modelu wyższym, więc też nic w tym temacie nam nie da. Rezultaty skalowania są raczej podobne, ale gdybym miał wskazać jednego faworyta, byłby nim X85L. Sony bowiem oferuje najbardziej szczegółowy obraz, bez efektu przyostrzonych konturów, który widać w TCL-u oraz Samsungu. LG B4 nie dokłada zaś sztucznej ostrości, ale też detale obrazu są w nim najbardziej miękkie. W tej kwestii użytkownik ma wpływ na rezultat, ponieważ może regulować parametr ostrości w telewizorze i ingerować w finalny efekt. Te pomniejsze różnice w skuteczności upscalingu nie są jednak aż tak istotne i dużo większą rolę odgrywa funkcja poprawiająca przejścia tonalne. W związku z tym na podium stoją LG B4 oraz Samsung QN85D. Porozmawiajmy teraz o odwzorowaniu ruchu. Jeśli miałbym polecić telewizor, który najmniej smuży, to bez dwóch zdań będzie to LG B4. Matryce OLED mają bowiem tę przewagę, że mają niemal zerowy czas reakcji pikseli, a więc przejście z jednego do drugiego koloru dzieje się natychmiastowo. W związku z tym przesuwające się obiekty nie pozostawiają ze sobą żadnej smugi. Ta bolączka matryc LCD zdecydowanie najmniej doskwierać będzie na Sony X85L. Nieco gorzej poradzi sobie w tym temacie Samsung QN85D i TCL, który pozostawia widzialną smugę zwłaszcza za obiektami przesuwającymi się na ciemnym tle.
W tym miejscu warto przypomnieć, że treść telewizyjna ma maksymalnie 50 fps w naszym europejskim standardzie, a więc wykorzystanie maksimum z matrycy wiąże się z użyciem tzw. systemu upłynniacza, który interpoluje obraz do 100 klatek na sekundę. Pod względem skuteczności działania tych systemów mogą występować różnice w postaci mniejszej lub większej ilości artefaktów, takich jak sztuczne kontury czy przycięcia obrazu. W naszym wymagającym teście najmniej problemów manifestuje TCL, a zaraz za nim jest Samsung QN85D. OLED od LG radzi sobie nieco gorzej. Co ciekawe, najwięcej błędów generuje Sony wraz ze swoim systemem Motion Flow. A tak wygląda porównanie telewizorów na bardziej rzeczywistym obrazie – meczu koszykówki. W kwestii grania na konsoli wszystkie telewizory wypadają podobnie w temacie input laga, poza Sony X85L, w którym opóźnienie może być wyczuwalne w trakcie grania w formacie Dolby Vision. Ocena w tej kategorii rozbijać się będzie więc o funkcje, jakie oferuje każdy z telewizorów. Tutaj najlepiej wypada LG B4, na którym działa dosłownie wszystko. Telewizor automatycznie przechodzi w tryb niskiego opóźnienia. Można grać w zmiennej częstotliwości odświeżania, a także bezbłędnie działa funkcja HGIG, dzięki której gry w HDR wyglądają jak należy. Samsung QN85D jest o tyle słabszy, że nie posiada Dolby Vision, więc gry, w których nie ma regulacji efektu HDR, będą prawdopodobnie miały przepalone biele. Chwali się za to upłynniacz działający w trybie gra, który podnosi minimalnie input laga, jednak pozwala uzyskać więcej klatek na sekundę. W tytułach działających w 30 fps wrażenie jest takie, jakby gry miały 40, może 45 klatek na sekundę, zaś te działające w 60 fps stają się wyraźniejsze w ruchu. Ja jestem ogromnym fanem tego rozwiązania. W TCL na pierwszy rzut oka wszystkie funkcje są, ale telewizor ten mocno podbija jasność w trybie dla graczy, w związku z czym gry są rażąco jaskrawe i także mają mniejszą ilość detali w światłach oraz zbyt mocno przytłumione czernie. Sony X85L jest nieco gorszym wyborem, ponieważ nie posiada on poprawnej implementacji HGIG, więc efekt HDR jest słabszy. Jest także wspomniany wysoki input lag w trybie Dolby Vision. Sony jako jedyny nie wspiera też 120 Hz w rozdzielczości 1440p, więc nie wykorzystamy tej możliwości, choć jest ona bardzo rzadko obecna w grach. Trzeba mieć też na uwadze, że Sony posiada skomplikowaną konfigurację wejść HDMI. Przełączanie się z trybu kompatybilnego z VRR powoduje blokadę Dolby Vision i vice versa, w związku z czym granie na tym telewizorze w różne tytuły jest, lekko mówiąc, mało wygodne. W ogólnym rozrachunku LG OLED jest tutaj najlepszy. Dalej ex aequo Samsung i TCL i na końcu Sony. Sprawność telewizorów w zastosowaniach typowo salonowych powinniśmy podzielić na dwa wątki. Pierwszy z nich to kąty widzenia i tutaj wrócimy do porównania wszystkich 6 telewizorów dla poszerzenia kontekstu. W tym teście, podobnie jak w temacie czerni, LG OLED miażdży konkurentów. Telewizory na matrycy organicznej nie mają bowiem ani efektu spadku nasycenia, ani kontrastu pod kątem. Jako że w B4 zastosowano matrycę bez technologii MLA, to można jedynie zauważyć zmianę odcienia pod większym kątem i lekki spadek jasności, którego nie ma w droższych OLEDach. Dosyć dobrze radzi sobie także LG QNET, który jako jedyny wyposażony jest w matrycę IPS. Zachowuje ona nasycenie, ale niestety traci jasność i kontrast. Pozostałe telewizory do oglądania pod kątem nie nadają się wcale i nawet niewielkie zejście z osi powoduje już wyraźną utratę walorów obrazu. Niestety tak to wygląda w przypadku matryc VA bez powłok poszerzających kąt, które są stosowane tylko w najdroższych modelach. Drugim kryterium jest jasność matrycy i skuteczność tłumienia światła zewnętrznego przez powłokę telewizora. Tutaj OLED ląduje na końcu stawki. Pomimo, że jego powłoka bardzo skutecznie tłumi odbicia i zachowuje głęboką czerń przy dużym nasłonecznieniu, to jego matryca jest po prostu wyraźnie ciemniejsza niż w mini-LEDowych rywalach. Faworytem jest tu Samsung QN85D, a zaraz po nim TCL. Sony jest ciemniejszy, choć nadal wyraźnie jaśniejszy niż B4. Czy są to duże różnice? Tak. Jeśli ktoś ma salon z dużymi przeszkleniami, jak ten za mną, to przy oglądaniu dziennym LG może okazać się mało komfortowy bez zasłaniania rolet. Na dwóch najmocniejszych mini-LEDach z dzisiejszego zestawienia powinniśmy móc oglądać bez żadnego problemu. W tym miejscu warto więc zastanowić się, w jakich przeważnie warunkach oglądamy telewizor i kiedy zależy nam na najwyższej jakości. W temacie funkcji i obsługi telewizorów mamy tutaj wyraźny podział na system bardziej otwarty, to jest Google TV, w telewizorze Sony i TCL, oraz rozwiązania autorskie, to jest Tizen i WebOS w Samsungu i LG. Nie oznacza to jednak, że platforma Google zapewnia zawsze największe możliwości. Jeśli chodzi o wsparcie dla typowych funkcji, takich jak nagrywanie zbudowanych tunerów, to oferuje to jedynie Sony oraz LG. Poza tą funkcją raczej wszystko działa w telewizorach, natomiast zasadniczo różni się sposób obsługi telewizorów. TCL oraz Sony mają najbardziej tradycyjne piloty i interfejsy, natomiast Samsung poszedł zdecydowanie najdalej w temacie innowacji i usunął większość przycisków ze swojego kontrolera.
W związku z tym dostęp do niektórych funkcji, np. zmiany źródła, realizowany jest w mojej ocenie mniej wygodnie. Jeśli ktoś nie chodzi dużo po systemie, to raczej z tym pilotem się polubi. Warto wyróżnić tutaj dobrą integrację Samsunga oraz LG z urządzeniami zewnętrznymi. Przykładowo, jeśli podłączymy dekoder Canal Plus lub inne urządzenie tego typu, to jest największa szansa, że będzie ono możliwe do sterowania jednym pilotem w przypadku tych dwóch producentów. W pilot od LG wbudowany jest akcelerometr, który pozwala sterować kursorem na ekranie poprzez ruchy nadgarstka. Bardzo ułatwia to korzystanie np. z przeglądarki internetowej. Wszystkie telewizory zapewniają dostęp raczej do kompletu aplikacji istotnych z punktu widzenia polskiego odbiorcy, choć nieco niższą ocenę uzyskał tutaj Samsung z uwagi na brak aplikacji Canal Plus oraz Tidal, przynajmniej na czas nagrywania tego odcinka. Telewizory oparte o system Google pozwalają też na instalowanie zewnętrznych aplikacji, innych odtwarzaczy czy przeglądarek internetowych. Czy jest to niezbędne? Jeśli zadajesz sobie takie pytanie, to odpowiedź brzmi raczej nie. W przeciwnym razie jesteś zaawansowanym użytkownikiem i wiesz, czego konkretnie chcesz od systemu Google i na ile możesz to poświęcić, wybierając LG lub Samsunga. Warto tutaj podkreślić jeszcze, że TCL oraz Samsung nie wspierają formatu audio DTS, w związku z czym odtwarzanie niektórych plików z taką ścieżką dźwiękową będzie niemożliwe na telewizorze, a jeśli mamy system kina domowego, to zewnętrzny odtwarzacz, np. Blu-ray, trzeba będzie podpiąć najpierw do amplitunera, a dopiero później do telewizora. Może być to pewne ograniczenie i niedogodność. A co z Philipsem, którego wykluczyliśmy z porównania jakości obrazu? W tym roku producent postawił na nowość – system Titan OS. Prostota jego obsługi może zadowolić tych, którzy cenią sobie intuicyjność, ale trzeba przyznać, że Titan OS jest znacznie mniej rozbudowany niż konkurencyjne platformy. Brakuje wielu aplikacji, co może wywołać frustrację u użytkowników przyzwyczajonych do szerokiego wyboru. Również pilot, choć elegancki i podświetlany, ma swoje wady. To klasyczny model na podczerwień, który w odróżnieniu od swoich rywali wymaga celowania w ekran. W tym segmencie cenowym nie powinno to mieć miejsca. Jak zatem widzimy, system operacyjny jest kolejnym minusem Philipsa, a nie czymś, co mogłoby pozwolić zapomnieć o jego deficytach w jakości obrazu. Mimo to Philips ma swoje asy w rękawie, a jednym z nich jest system podświetlenia Ambilight, który tworzy wyjątkową atmosferę, otaczając telewizor kolorową poświatą, dostosowaną do wyświetlanego obrazu. Pytanie jednak, czy imponujące efekty świetlne z tyłu telewizora są wystarczającym powodem, by przymknąć oko na ograniczenia Titan OS? To już pozostawiam do oceny użytkowników. Dodam jeszcze, że podobny, choć nie aż tak dopracowany efekt, możemy uzyskać przy użyciu taśmy SETI z Media Expert, która wyposażona jest w kamerę śledzącą obraz. Możemy ją zastosować w każdym telewizorze. Poruszmy jeszcze na szybko temat jakości dźwięku z wbudowanych głośników. Generalnie żaden telewizor nie zapewni jakości dźwięku adekwatnej do rozkoszowania się seansem filmowym, jednak wszystkie z nich pozwalają na uzyskanie dosyć wysokiej głośności bez wyraźnych zniekształceń. Wyróżnia się tutaj LG, który ma najpełniejsze brzmienie z testowanych modeli, jednak jeśli zależy nam na tym aspekcie, to do każdego z wyświetlaczy najlepiej będzie dokupić soundbar z osobnym subwooferem lub zewnętrzne kino domowe. Czas na podsumowanie, a w nim przedstawimy punktację testową, którą uzyskały telewizory na naszej stronie www.wybierz.tv. Widać tu mocną dominację OLED-a od LG. W żadnym stopniu mnie to nie zaskakuje. Jeśli możemy pozwolić sobie na ekran z matrycą organiczną, to w większości segmentów cenowych będzie to po prostu najlepszy wybór. Skupmy się jednak na ocenach cząstkowych, bo przecież nie jest tak, że OLED jest najlepszy w każdej kategorii, a przecież każdy musi wybrać ekran pod siebie. Do oglądania filmów i seriali, gdzie punktujemy głównie kontrast, jasność w trybie HDR oraz barwy i przejścia tonalne, mamy mocne prowadzenie B4. Pomimo mniejszej jasności w niektórych scenach z filmów HDR, czerń OLED jest po prostu hipnotyzująca i taki obraz jest najatrakcyjniejszy. Na drugim i trzecim miejscu mamy kolejno TCL-a oraz Samsunga. X85L ma zwyczajnie za słaby hardware, za mało niezależnych stref wygaszania i zbyt niską jasność, żeby zdziałać tu więcej, pomimo świetnych algorytmów. PML9009 wręcz odwrotnie. Ma potencjał, ale holenderski producent nie ogarnął aż tak dobrze tematu oprogramowania. LG QNED jest na szarym końcu, bo jego matryca IPS ma fatalną czerń, a 6 stref daje tylko kosmetyczny efekt. W drugiej kategorii, zwanej klasyczna telewizja i YouTube, gradacja ocen jest podobna, natomiast Samsung wysuwa się na prowadzenie w stosunku do innych telewizorów LCD, m.in. dlatego, że posiada jakąkolwiek funkcję poprawy płynności przejść tonalnych. Dla miłośników sportu telewizory LCD wypadają podobnie, choć tu tak mocno krytykowany QNED ma przewagę. To za sprawą matrycy IPS, która mało smuży i ma dobre kąty widzenia. W tym więc kryterium sprawdza się dosyć dobrze i jeśli ktoś ogląda tylko sport, to może być dla niego alternatywą. Oczywiście jeśli usilnie bronimy się przed zakupem OLED-a, bo delikatnie mówiąc nadal miażdży on konkurentów we wszystkich tych kryteriach. Nie inaczej jest przy współpracy z konsolą. LG OLED ma wszystko, czego chcą gracze, choć Samsung też wypada dobrze, głównie ze sprawą upłynniacza, który może zwiększyć ilość klatek w grach.
W dość specyficznej kategorii, jaką jest zastosowanie telewizora jako monitor do PC, Philips ma najwięcej punktów, ponieważ działa w 144 Hz i ma dosyć wyraźne czcionki. Na drugim miejscu LG QNET, bo pomimo tylko 120 Hz, jego matryca IPS w układzie RGB najbardziej przypomina zwykły monitor do komputera. Pomińmy na chwilę jedno z kryterium punktacji i zaprezentujmy wynik w trzech pozostałych. Raczej nie wymagają one komentarza, zaś jakich konkretnie aplikacji i funkcji brakuje, znajdziecie na naszej stronie w testach poszczególnych telewizorów. Na tę chwilę, patrząc na punktacje i wnioski, można by zadać sobie pytanie, po co w ogóle to analizować? Czy nie lepiej po prostu kupić OLEDa? No i w znacznej większości przypadków rzeczywiście tak będzie. Chciałem jednak, aby to wybrzmiało i abyście na własne oczy zobaczyli, że technologia mini LED jest wciąż daleka do uzyskania takich rezultatów, szczególnie w tej przystępniejszej półce cenowej. Inną kwestią jest to, że LG B4 jest nieco droższy od wszystkich telewizorów tu zebranych, choć jego cena oscyluje nadal w okolicach 5000 zł. Wróćmy jednak do ocen i odsłonimy ostatnią kartę, bo nie wszystko zostało jeszcze powiedziane. Jeśli chodzi o jasność matryc, to jest to jedna z nielicznych kategorii, w której OLED ląduje poniżej większości konkurentów. I jak wspomniałem, w mocno nasłonecznionym salonie może on okazać się niekomfortowo ciemny bez zasłaniania rolet. To jednak jeden z nielicznych argumentów przeciwko zakupowi OLEDa. Drugą kwestią, którą należałoby tu omówić, jest ryzyko wypaleń. To nieśmiertelny temat, na który można by poświęcić cały odcinek, ale myślę, że dosyć trafnie ujmę go w jednym zdaniu. Jeśli ktoś regularnie i długotrwale ogląda kanały informacyjne, to istnieje realne ryzyko wypalenia matrycy. Wtedy racjonalne byłoby sięgnąć po jeden z telewizorów LCD. Tylko wiecie, tu nie chodzi o to, że włączymy TVN24 na godzinę wieczorem. Ja swojego OLEDa używam w ten sposób ponad 5 lat i nic mi się na nim nie wypaliło. Chodzi tu o scenariusz, w którym włączamy kanał informacyjny, by leciał on godzinami w tle i robimy to dzień w dzień. Z drugiej jednak strony możemy w takiej sytuacji wygasić matrycę i nie narażać się na problemy, albo zamówić kalibrację i stworzyć osobny tryb z bardzo niską jasnością, który zabezpieczy ekran. Każdy musi tu już podjąć swoją decyzję. Ocena ogólna na stronie myślę, że jest dosyć trafna. Niekwestionowany lider to LG B4, następnie Samsung QN85D, a po nim TCL. Mam nadzieję, że to ułatwi Wam wybór. Zapraszam do zakupu z linków w opisie, gdzie podpięliśmy sprawdzone sklepy posiadające te modele w dobrej cenie, a później oczywiście na kalibrację w skalibrujtv.pl, aby wyciągnąć maksimum możliwości ze swojego telewizora i nie narażać się na słabe odwzorowanie barw w trybach fabrycznych, które uzyskuje dużo niższą punktację w obiektywnych testach. Na koniec wspomnę jeszcze, że nasza strona ma unikalną funkcjonalność, która pozwala przeliczyć oceny pod konkretnego użytkownika, bazując na danych, które wprowadzi do ankiety. Dzięki temu można będzie zobaczyć, który faktycznie telewizor będzie najlepiej spełniał nasze personalne oczekiwania. Udanych zakupów i do zobaczenia!